Wystartują następujący zawodnicy. Kask żółty to Janusz Stachyra, kask czerwony Krzysztof Cegielski, kask biały to Ślączka, Janusz Ślączka i w kasku niebieskim Piotr Świst. Stachyra, Świst. Znakomicie wystartował Krzysztof Cegielski. On jest pierwszy, w pierwszym ruchu, choć teraz zaatakował Janusz Stachyra. Janusz Stachyra jednak został przyblokowany przy krawężniku przez Krzysztofa Cegielskiego. I dwaj gorzowianie, Piotr Świst i Krzysztof Cegielski, są na dwóch czołowych miejscach. Znakomicie dla gorzowskiego zespołu układa się przedostatni wyścig. Piotr Świst i Krzysztof Cegielski podwójnie pokonują dwóch rutyniarzy rzeszowskich, Janusza Stachyrę i Janusza Ślączkę. Piotr Świst i Krzysztof Cegielski. Krzysztof Cegielski to spotkanie chyba zaliczy do najlepszych w dotychczasowej karierze meczów ligowych. Zdobył 6 punktów i jeden bonus, a teraz znakomicie spisuje się w pierwszym z wyścigów nominowanych. Piotr Świst czeka na swojego młodszego kolegę z drużyny. Obaj zdecydowanie prowadzą, mając sporą przewagę nad rywalami. Pierwszy wyścig kończy Piotr Świst, zdobywając 3 punkty, 2 punkty za Krzysztofa Cegielskiego. Jeden punkt zdobywa Janusz Stachyra, a bez punktów Janusz Ślączka. Zwycięstwo 5-1 zespołu gorzowskiego i po tym wyścigu mamy rezultat 52-31. Dzisiejszego spotkania będą to ze strony Pergo Gorzów Tony Rickardson, który jak dotąd ma komplet 4 zwycięstw i 12 punktów, i Tomasz Pajerski, który zdobył 11 punktów. Tomasz Pajerski wystąpi w kasku czerwonym, a Tony Rickardson w kasku niebieskim. Przeciwko nim pojadą Brian Andersen, który zdobył dotychczas 13 punktów. Brian Andersen wystąpi w kasku żółtym i w kasku białym Maciej Kuciapa, który dotychczas zdobył 4 punkty. Ten kask żółty Tony Rickardson, kask niebieski Maciej Kuciapa, kask biały. Znakomicie wystartował po raz kolejny Tony Rickardson, ale po zewnętrznej atakuje Szweda Maciej Kuciapa. Szwed znakomicie zablokował Macieja Kuciapę, który spadł na drugie miejsce. Trzeci jedzie Jan Andersen, który teraz przeszedł na drugie miejsce, a czwarty Tomasz Bajerski, który cały czas jedzie blisko dwójki rywali i czeka na błąd zawodników rzeszowskich. Teraz Tomasz Bajerski był bliski wyprzedzenia Macieja Kuciapy. Maciej Kuciapa jedzie na trzeciej pozycji. Jeszcze jeden atak Tomasza Bajerskiego, który na pewno nie spocznie i na pewno do końca wyścigu będzie starał się wyprzedzić młodziutkiego rzeszowianina. Na prowadzeniu Tony Rickardson, który po raz trzeci pokazuje swoją wyższość nad Brianem Andersenem, a my cały czas oglądamy zaciętą rywalizację Macieja Kuciapy i Tomasza Bajerskiego. Teraz Tomasz Bajerski zdecydował się na atak przy krawężniku, wyprzedza Macieja Kuciapę i zmierza do mety po jeden punkt. Pierwszy na mecie jest Tony Rickardson, zdobywca 3 punktów. 2 punkty zdobył Brian Andersen za drugie miejsce. Jeden punkt dla Tomasza Bajerskiego, który do ostatnich metrów zaciekle atakował.